Dziewięć szczęśliwych rodzin otrzymało nowo wybudowane mieszkania komunalne w podwrocławskiej Ślęzie. Mieszkania przekazali m.in. wójt gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik, zastępca wójta Piotr Kopeć oraz sołtys Ślęzy Wiesław Muraczewski. Ostro nożyczki, proszę bardzo, tniemy. Tak. Widzimy w tej chwili piękny budynek. Nowy budynek, nowoczesny, wybudowany od podstaw. Natomiast jeszcze kilkanaście czy kilka lat temu była to własność agencji, niestety nie nieruchomości rolnej. Myśmy to przejęli i zburzyli kompletnie. To była kompletna ruina, gdzie mieszkało bardzo wiele rodzin. No nie było innego wyjścia, nie było szans na remont, tylko była konieczność wyburzenia i zbudowania od podstaw. W tym czasie mieszkańcy zostali wykwaterowani, mieszkali w budynkach zastępczych. Po ekspertyzie okazało się, że budynek nadaje się do wyburzenia. Mieszkali tam mieszkańcy od, można powiedzieć, od 60 lat, którzy się tam urodzili. I taka potrzeba zaistniała, żeby ten budynek jednak przejąć od agencji, wybudować i dać tym mieszkańcom godziwe warunki do zamieszkania, bo wcześniej nie dawało się tam mieszkać, jednakże tyle lat ci ludzie tam mieszkali. Dzisiaj już będą mieszkali w godziwych warunkach. Cała budowa trwała około 2 lat. Mieszkańcy nowych mieszkań nie kryją swojego zadowolenia. No ja jestem zadowolona bardzo, wszyscy tu są zadowoleni. Mamy taki piękny budynek, a mieszkaliśmy w takiej ruderze, że naprawdę wilgoć, smród i tylko choroby można było się nabawić. Mieszkaliśmy w takiej ruderze, nie było wody w tym domu, nie było ubikacji, nic. Każdy doprowadzał na swój koszt. Łazienki robił, wodę doprowadzał, a teraz wygląda pięknie. Piękny budynek, całkiem inaczej się mieszka. Nie jest to, co było. Budynek tak naprawdę zburzony i rozłożony na nowo, oczywiście nowoczesny, nowy, z nowych materiałów. Wobec tego dzisiaj cieszy oko i służy mieszkańcom. Dlaczego takie inwestycje ważne? No takie inwestycje, bo dlatego, że dla ludzi. Dlatego, że dzisiaj widzieliśmy uśmiechy tych ludzi i to jest najważniejsze dla nas, bo tak naprawdę jesteśmy dla ludzi. No i cóż tu można byłoby dodać? Ten uśmiech ludzki i to, że ktoś powie dziękuję, to jest największe szczęście. Echo 24, Nina Jewtuszenko.